Andrzej, jesteśmy po kolejnym treningu reprezentacji Polski w Bełchatowie. Dla Ciebie w tym momencie to praktycznie jak trening w domu. Tak, no. Cieszę się, że jesteśmy w Bełchatowie, a nie w Spale. Tutaj mnóstwo znajomych twarz się kręci wszędzie. Więc znam tą halę bardzo dobrze. Fajnie się tutaj trenuje, trochę jest ciepło. A chyba w Spale mogło być jeszcze ciepło w tym blaszaku. No właśnie, więc jakby nie ma za dużej różnicy. Posiedzimy tutaj tydzień, także bardzo, bardzo się cieszę. To chyba, tak jak mówicie, taki najobrzydliwszy dla Was moment w każdym przygotowaniu. Nie dlatego, że Krzysztof tu przeszedł. Gołąb? To nie był Krzysztof. Nie przeszkadzaj. Najobrzydliwszy, bo trzeba przerzucić trochę żelastwa na siłowni. Siedzimy po 3-3,5 godziny na sali, także jest ciężko. Ale trzeba to zrobić, żeby potem to wydało, w cudzysłowie, na Mistrzostwach Świata i żeby wytrzymać tak długi turniej. Tak na co dzień, jak trenujesz, słyszałem, że mówiłeś, że no hala w Bełchatowie może przynieść szczęście, bo tu się wypracowało Mistrzostwo Polski. No tak, no, potrzebna jest nam trochę więcej szczęścia, bo jakby zasięg jest większy, zasięg jest globalny. Ale może jakieś tam szczęście przyniesie to, że tutaj jesteśmy i kolejne mistrzostwo zostanie tutaj wypracowane.